Jesteśmy w bunkrze w Podborsku, gdzie przechowywano głowice atomowe. Z nami pasjonat zimnej wojny, jak o sobie mówi Robert Dzięba. Robercie, powiedz, jak zorganizowana jest wystawa, bo tak to się w tej chwili nazywa. Tak, jesteśmy na wystawie, którą prezentujemy w oryginalnym magazynie amunicji atomowej w Podborsku, gdzie przez 20 lat Armia Czerwona przechowywała amunicję atomową, a więc głowice, bomby i inne wyposażenie, które mogło być wykorzystywane na teatrze wojny. I tutaj dysponujemy pełną wystawą zarówno co do historii zimnej wojny, jak i samej historii Podborska, budowy, przeznaczenia i przede wszystkim używania na co dzień przez 20 lat przez żołnierzy Armii Czerwonej tego obiektu do celów wojskowych. Czy ten stan, jaki w tej chwili jest, czy doszły jakieś eksponaty nowe, czy tylko funkcjonujecie na tym, co zastaliście? No dziś to już w ogóle mamy święto lasu w Podborsku. Lasów wokół mamy sporo, ale święto dlatego, że no doszły w ogóle nowe eksponaty, których tu wcześniej nie było ze względu na wilgoć, która tu panowała. Obiekt został osuszony, daliśmy sobie trochę czasu na to, aby sprawdzić, jak będzie się dalej zachowywał i faktycznie są tu warunki dobre, może nie bardzo dobre, są dobre, dlatego że jest no niestety niska temperatura, ona w tej chwili wynosi 8 stopni, ale będzie dalej spadała, czyli jeszcze każdego zimowego miesiąca będzie niższa, aż zatrzyma się na nieco ponad 6 stopniach Celsjusza, tak? A w tym bunkrze temperatura będzie panowała. No i rozpoczynamy przywożenie poszczególnych zabytków. Część udaje nam się kupić, część udaje nam się zdobyć, o tym za chwilę. Część podarowują nam pasjonaci, bo też powiedzmy sobie szczerze, dzięki internetowi ta informacja o tym, że Podborsko żyje, że funkcjonuje i dalej jest bazą atomową, bo taką jej funkcję nadaliśmy, odbija się szerokim echem w Polsce, odzywają się ludzie, którzy mają różne rzeczy i chcą je tutaj przeznaczyć. Przede wszystkim dotarła do nas rakieta 8K-14. No, może nie rakieta, bo z rakietami było wesoło. Kiedyś Agencja Mienia Wojskowego je sprzedawała, potem agencja wewnętrzna jeździła i te rakiety zabierała, tak? Bo okazało się, że no jednak osoby, pomimo że mają koncesję, takich rakiet nie mogą posiadać, ale wycinano przedziały silnikowe. Taki przedział silnikowy do rakiety 8K-14, która była wykorzystywana do wyrzutni Elbrus, do nas trafił, można ją zobaczyć w świetnie zachowanym stanie. Mamy również żyroskop i komputer pokładowy do tej rakiety, nówka sztuka, no, dopiero co powietrze rosyjskie jeszcze tu wpuściliśmy, bo była zachowana w specjalnym termicznym pojemniku. Mamy mundury, doszły do nas pierwsze mundury radzieckie. Na razie wieszamy na tych mundurach wyposażenie, bo dostaliśmy maski przeciwgazowe, system ewakuacyjny powietrzny również u nas się znajduje. Mamy więcej takiego wyposażenia, które do wiosny będziemy tutaj przywozili i będziemy ustawiali. Chcemy zdobyć teraz manekiny, tak żeby to po prostu ładnie się prezentowało, a mamy sporo różnych mundurów Armii Czerwonej. Naszym marzeniem jest to, aby znalazły się tu również mundury, a mamy jeszcze przecież wolne miejsce w bunkrze, mundury Układu Warszawskiego, Wojsk Układu Warszawskiego, a przede wszystkim mundury Wojska Polskiego. Na swoim stanie mamy mundur wzór 58, wzór 68, także wcześniejsze mundury, które były przecież realizowane jeszcze w czasach stalinowskich. Chcielibyśmy to również pokazać, jak to funkcjonowało, bo niestety w Polsce nie ma miejsca na zimną wojnę. To jest taki trochę czas zapomniany, który dopiero teraz nabiera na znaczenia. Generalnie w dużej części muzeów wojna skończyła się w 1945 roku, na tym skończyła się historia i dopiero gdzieś w okolicach 90 roku ona nabiera rumieńców. A to miejsce idealnie się nadaje, wręcz prosi się do tego, żeby taką historię prezentować. Z zabytków ciekawych, które udało nam się zdobyć, to chociażby laboratorium przenośne, dzieckie laboratorium chemiczne, które chcemy wstawić, no już wstawiliśmy do sali 37 z oryginalnym wyposażeniem, które będzie się idealnie tutaj prezentowało. Kiedyś tutaj, jeszcze kiedy byli pasjonaci, no było takie wybrakowane dosyć to wyposażenie, a my mamy dzisiaj oryginały, które robią wrażenie, których laboranci zapewne kiedyś używali na polu walki, co dla nas jest ważne. Ale to nie tylko to, bo nie tylko na tym się skupiamy. Chcielibyśmy uruchomić kolejne elementy, rzeczy, które tutaj się znajdują, chociażby suwnica. Mamy jedną uruchomioną, chcielibyśmy uruchomić drugą. Napisaliśmy o tym na Facebooku, już odezwali się pasjonaci z Poznania, którzy mówią: super, mamy dla was 100 metrów kabla, takiego właśnie, jak byłoby potrzebne do tych silników elektrycznych. Jak będziecie tylko ruszali, powiedzcie, kiedy wam gotów dowieziemy, zwiedzimy przy okazji i nie ma problemu. Jak będziecie potrzebowali części do radzieckich silników elektrycznych tego typu, to wam przywiezimy każdą ilość. Tak więc nie martwcie się, części zapasowych wam nie zabraknie, a tym się martwimy, bo przecież się nie produkuje tego rodzaju
rodzaju części. My korzystamy, tu pozdrowienia dla pana Irka, który jest naszą złotą rączką, który potrafi różne rzeczy dorobić, no ale no nie wszystko po prostu można zrobić na tokarce. Czasami trzeba skorzystać z oryginalnej technologii i okazuje się, ona dalej funkcjonuje. Chcielibyśmy uruchomić salę ciśnień. Pozostałe silniki elektryczne, które tutaj mamy, nie wszystko uda się uruchomić, bo nagrzewnice na przykład nie zostaną uruchomione, bo nie działają. Część rzeczy została splądrowana i unieruchomiona, ale myślimy, co by tutaj jeszcze zdobyć. Na podorędziu mamy starą lampę z 1984 roku, rosyjską, którą chcielibyśmy tutaj z symbolem radioaktywności również wstawić, bo to robi wrażenie wraz z diodą, żeby ona migała. Oczywiście tego tutaj nie było, natomiast też chcielibyśmy zrobić odpowiednie wrażenie na tych, którzy zwiedzają, bo oczywiście sam bunkier, te 1000 m2 powierzchni tutaj pod ziemią robi wrażenie, ale dzięki temu nauka historii, bo to jest bardzo ważne i o tym tutaj rozmawiamy, zarówno dla dorosłych, bo oni uczyli się z innych podręczników i dzisiaj, a zwłaszcza ci, którzy mieszkają tu obok, w Białogardzie, w Tychowie, oni są w szoku, bo oni wiedzieli oczywiście, że bunkry tutaj są, ale co przechowywano, w jaki sposób tutaj odbywały się procedury przechowywania tej broni atomowej, oni są w szoku, bo tu mieszkają pod nosem i nie wiedzieli, że coś takiego mają. A co dopiero młodzież, która w ogóle nie ma zielonego pojęcia o czymś takim i ostatnio dostaliśmy taką fajną rosyjską latarkę, to tak jako przykład mogę podać, i była mowa o używaniu alfabetu Morsa i nikt w grupie nie wiedział, co to jest. Więc dla nas jest to coś oczywistego, a dla nich to po prostu była czarna magia i zarówno sprzęt, że to ma 50 lat i dalej funkcjonuje i oni mówią, mają komórkę i po roku się psuje, o pralce nie wspominając, a to jest sprzęt tak naprawdę niezniszczalny. Jak im mówimy, że to można naprawić młotkiem, śrubokrętem i łomem, tak jak dzisiaj robiliśmy kilka rzeczy przy użyciu tego rodzaju sprzętu i można to naprawić i chodzi, to oni są pod wielkim wrażeniem. Generalnie każdy, kto tu przychodzi, no jest pod wielkim wrażeniem, bo nie zdawano sobie sprawy z jednej strony, że coś takiego tu przechowywano, a z drugiej strony, że to jest tak dobrze zachowane. Jeszcze wracając do eksponatów, dzisiaj jak oprowadzałeś nas tutaj, również te eksponaty znajdujecie jeszcze odkrywając rzeczy, elementy, które tutaj zalegają w magazynach, w różnych miejscach. Gdy miałem okazję przejąć ten obiekt na stan i zdając się osobą odpowiedzialną za niego, ja mam taką zasadę, że jestem chomikiem. I miałem tutaj taką taczuszkę, którą sobie przywiozłem i wszystkie śmieci, które były gdzieś tam na podłodze, ja zbierałem, odkładałem i starałem się znaleźć do nich zastosowanie. I tak na przykład udało mi się znaleźć klucz do systemu kontroli dostępu, dzięki czemu udało się go bardzo łatwo naprawić i konserwować, bo inaczej musielibyśmy taki klucz dorabiać i kombinować. Ale znaleźliśmy również sporo tektury i innych materiałów. Po konserwacji tutaj również pan Irek kawał dobrej roboty zrobił. Okazało się, że są to, znaczy my wiedzieliśmy, że są to tablice i coś na nich jest napisane, no ale teraz już wiemy, jakie jest ich przeznaczenie, chociażby tablica czynów ideologiczno-politycznych. Fantastyczna sprawa z ocenami dla żołnierzy, którzy tutaj służyli, się zachowała. Mamy również inne tablice, które no niestety są w stanie zachowania złym, tak? Ale jest wiele rzeczy, książki techniczne dla obiektów, dla poszczególnych urządzeń, które są zachowane. My dopiero będziemy to wykładali, dlatego że już mamy pewność, że one nam nie zgniją. Ale z takich rzeczy, których tu jeszcze nie widać, mamy sporo ciekawostek propagandowych, które no nie są akurat z tego obiektu, ale w muzeum są zachowane. Udało nam się zdobyć cykl obrazów zatytułowany Rakietnicy, czyli wspaniałe obrazy propagujące służbę wojsk rakietowych w Związku Radzieckim, a także mamy plakaty Układu Warszawskiego, też chcielibyśmy tutaj je pokazać, czyli wszystkie kraje miłujące pokój po prostu łączyły się w Związku Krajów Bratnich Wschodnich Układu Warszawskiego. Chcielibyśmy to pokazać. Starszym na pewno uśmiech na twarzy się pojawi, bo oni pamiętają te plakaty, te elementy, które oczywiście propaganda używała, a młodzi będą mogli zobaczyć, jak wygląda sztuka socrealistyczna. Chcemy trochę urozmaicić ten bunkier, aby nie tylko technika, nie tylko rakiety i broń atomowa, ale również, żeby pokazać, jak na co dzień wyglądała praca, może trochę przerysowana przez propagandę, ale jak ona wyglądała, jak wyglądały te rakiety, jak wyglądała sztuka. Tak więc po prostu zimna wojna w jednym miejscu w pigułce. Dziś praktycznie po przerwie zimowej, pierwszy dzień, kiedy pojawili się pierwsi zwiedzający, zainteresowanie jest dosyć spore. Zainteresowanie jest duże, ono może jeszcze nie jest takie, jakbyśmy sobie wymarzyli. Dzisiaj też jest Dzień Dziadka, więc zdajemy sobie sprawę z tego, że wiele osób zostało w domu. Natomiast dzisiaj mamy noc fortyfikacji w Polsce. Wiele obiektów zostało otwartych w nocy z 21 na 22. My nie chcemy ryzykować, jest zima, dosyć szybko robi się tu bardzo ciemno, naprawdę bardzo ciemno.
pewno. I rozjaśnienie tego wymagałoby zastosowania trochę sprzętu, a trzeba jeszcze dojechać przez 3 km drogi leśnej. Nie chcieliśmy kusić losu, woleliśmy, aby te osoby, które mogą dojechać, żeby dojechały cało i zdrowo tutaj do Podborska. I otworzyliśmy ten bunkier właśnie pierwszy raz po przerwie zimowej. Oczywiście my tutaj regularnie przyjeżdżamy i robimy różne rzeczy, natomiast dla zwiedzających dzisiaj pierwszy raz, bo jest okazja, natomiast na początku lutego taki mieliśmy zamiar. W pierwszą sobotę odbędzie się przemarsz ze stalagu tutaj do bunkra i będą uroczystości związane z ewakuacją tego stalagu. No to są smutne dosyć uroczystości związane z II wojną, więc historia II wojny również tutaj jest. I wtedy zamierzaliśmy ten obiekt otworzyć. My też niespecjalnie możemy tu wpuszczać duże grupy. Zwiedzanie każdorazowo odbywa się z przewodnikiem, więc no, praca jest dość ciężka, bo trzeba czasami ileś tych grup oprowadzić, a to są czasami nieliczne grupy. My nikomu nie odmawiamy. Szanujemy przyjazd wszystkich grup, one tu przyjeżdżają nie tylko z Europy, bo mamy coraz bardziej grupy, które potrafią z zagranicy nawet przyjechać i rzucić tylko okiem, bo przyjeżdżają akurat trasą, widzą naszą reklamę czy ogłoszenie, bądź czytały w internecie na Facebooku, ale przyjeżdżają ludzie z całej Polski, ze Śląska, z Rzeszowa pan przyjechał. Ostatnio jeden z pasjonatów przyjechał w łezką z Piły i był bardzo zadowolony, naprawdę nie żałował tego, że z Mars, że przyjechał, a dla niego to fantastyczna sprawa, że swoją maszyną mógł się udać tutaj do Podborska i poznać historię tego miejsca. I liczymy, że im będzie cieplej, tym więcej osób przyjedzie, tak więc zapraszamy wszystkich mieszkańców Dygowa, aby odwiedzić naszą stronę zimnawojna.info, gdzie te informacje są na bieżąco, bądź również Muzeum Zimnej Wojny na Facebooku polecamy Państwu, aby sprawdzić, w jakich godzinach jesteśmy kiedy czynni, dlatego że staramy się docelowo być otwartymi w weekendy. Natomiast nie zawsze nam się to udaje ze względu na to, że również patrzymy, jaki jest ruch turystyczny. Niestety otwarcie tego magazynu, zapalenie tutaj tego wszystkiego to są dość duże koszty. Chcielibyśmy zarobić i te wszystkie pieniążki, które zarabiamy, takie jest nasze założenie, że chcemy przeznaczyć w rozwój potencjału tego obiektu, bo potencjał jest duży, tylko po prostu trzeba nad tym popracować. Tak więc zapraszamy serdecznie do odwiedzenia Muzeum Zimnej Wojny w Podborsku. Dziękuję. Dziękuję panie.